Witam. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale. W ogóle znowu wulkan na pierwszej stronie. Niesamowite to jest. Ciekawi mnie, jakby czy to jeszcze Faceit po poprzednim miesiącu dokupuje te wulkany, czy o co z nimi chodzi. Nie mam zielonego pojęcia. Śmieszne w każdym razie dosyć, bo wywalają cenę wulkana do kosmosu. Nieważne, to nie jest film o tym. Ten, jest Skinsmanki. No, strona do wymieniania swoich skinów. Jakbyście widzieli, jaki był ten. Pokażę wam, jaki był skin na małpie. No, był taki, serio. Taki był. Trzeba było wziąć. Może ktoś z was nawet wziął. Nie wiem, nie wnikam. Ok. Kod John, link w opisie. Nie będziemy przedłużać przecież. To jest film o Szanghaju. Ja wiem, że przecież jeszcze nawet nie ma promocji na Kopenhagę. Ale to jest film o Szanghaju. Dokładnie tak. Dlaczego to jest film o Szanghaju? Dlatego, że w tym filmie chodzi plus minus o to, że ja nie do końca wierzę, że Szanghaj cokolwiek znaczy w tym momencie. W ogóle. Tak jakby w ogóle. Wejście Szanghaju według mnie nic nie znaczy. Już aktualnie. Żaden Szanghaj nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje na to, co się stanie na rynku. Jedyny Szanghaj, jaki ma wpływ na to, co się dzieje na rynku, to jest Shanghai Borderless. I on tak naprawdę. Jego zmianą będzie to, że rynek będzie biegł w tę samą stronę, w którą biegnie. Jeśli to jest dosyć paradoksalnie powiedziane, ale jego zmianą będzie to, że rynek się nie zmieni. Za to Shanghai, który wyszedłby z tłem, po prostu w przyszłości byłby czymś na zasadzie. Przerzuceniem konsumpcji na Paryż i pewnie Kopenhagę, przy czym nie do końca miałoby to jakieś swoje duże zastosowanie. I teraz idąc dalej. Czy Szanghaj sam w sobie, nieważne w jakim kształcie, jest w stanie sprawić, że Cloud9 z Antwerpu będzie kosztowało 200 zł, powiedzmy Tai Lu ze Sztokholmu będzie kosztowało 250 zł, Maus ze Sztokholmu będzie kosztowało 300 zł, czy na przykład Entropic będzie kosztowało, nie wiem, 70 czy 80 zł. Czy jakikolwiek Shanghai jest w stanie to sprawić? Bądź na przykład Outsiders, które będzie kosztowało 80 zł. Według mnie nie istnieje taki Shanghai. Nie ma w ogóle rozmowy o tym, że Shanghai, że istnieje jakikolwiek Shanghai, który byłby w stanie to sprawić. Nie ma według mnie takiej możliwości. Nie ma czegoś takiego, że Outsiders będzie po 40 zł, wyjdzie jakiś Shanghai i będzie po 60 na następny dzień. Nie ma takiej możliwości, że Maus Holo ze Sztokholmu będzie po 90 zł, wyjdzie jakiś Shanghai i nagle będzie na 180 na następny dzień. Nie ma takiej możliwości. W ogóle, jakby według mnie, nie ma takiej opcji, że jakikolwiek Shanghai w ten sposób wpłynie. I teraz dlaczego? Dlatego, że teraz dostajemy Kopenhagę. I Kopenhaga. Chcemy, nie chcemy, modlimy się, jesteśmy na nie. Nieważne jak, ona będzie miała supply między Antwerpem a Paryżem. Ona będzie miała jakiś taki supply. Może nawet niższy niż Antwerp. Nie zdziwiłbym się, gdyby miała niższy niż Antwerp. Nie ma, tak jak już mówiłem, Argentyny i Turcji, która może gliczować kapsuły. Nie ma w tym momencie, ale rynek ogólnie jest większy niżeli był wcześniej. On ma dużo więcej pieniędzy. To nawet policzę, Price Empire to policzył, tam chyba było 300 milionów dolarów market capu się powiększyło. Ale znaczy to mówię nie od Antwerpu, bo od Antwerpu to pewnie o miliard, tylko ogólnie od, z tego co pamiętam, chyba końcówki roku 2023. Także ogólnie rzecz biorąc, jeżeli sobie na to popatrzymy w ten sposób, to ten rynek jest większy i on może po prostu kupować więcej i te supplye mogą być wysokie. W ten sposób. Obok tego mamy Paryż, który konkuruje z Kopenhagą na bardzo dużych szczeblach. Mamy pewnie za chwilę coraz bardziej zaniżone ceny naklejek z Kopenhagi. Naprawdę ta Kopenhaga nie jest niczym atrakcyjnym dla konsumenta. Ona, w sensie, jeżeli ona będzie czymś atrakcyjnym, to na pewno nie jako przedmiot, który będzie trzeba maszować i tak jakby tworzyć z niego openingi 2-4 na 7. Bo na Paryżu po prostu było coś takiego, jeżeli otwierałeś 1000 kapsuł z Paryża, to po tym openingu było cię stać albo na 900
50 kapsuł z Paryża albo na 1200 kapsuł z Paryża. I tak można było po prostu robić, nie? Już nawet nie mówię o Argentynie i Turcji, która po prostu kupując te kapsuły generowała pieniądze, bo zarabiali chyba po 5 groszy za to, że kupili same w sobie kapsuły. W sensie za kupienie kapsuł zarabiali 5 groszy. Dosłownie. To jest... Wyobraź sobie, że wydajesz złotówkę i ci złoty 5 przychodzi na konto. Za to tylko, że kupisz coś. No tak to wyglądało, nie? Tylko trzeba było poczekać tydzień. Więc to jakby ten proceder sam to, że oni to wyłączyli, tam mówiłem już, jak to wygląda. Ja wiem, że ogólnie nie rozumiem trochę, dlaczego ludzie mają to w dupie, że taka zmiana zaszła, ale ona ogólnie zaszła i ona jest jakby nieważne, jak bardzo ludzie tego nie mają w dupie, to i tak istnieje i jest gdzieś obok nas. W ten sposób. Także Kopenhaga naprawdę jakby ma silne powody do tego, żeby jej supply nie był miliardowy. Tak to nazwę. I ma silne też przesłanki ku temu, żeby nie był on na zasadzie 50 milionów. W sensie, że będzie po prostu więcej niż 50 milionów i mniej niż miliard. Więc tutaj mówię, że naprawdę strzelenie, że będzie to coś pomiędzy Paryżem a Antwerpem jest dosyć sensowne i tak bym to uznał. Ale ten film jest i jakby wobec tego, co teraz chciałem powiedzieć, to jest to, że Kopenhaga czy tak czy siak wejdzie w jakiś rytm. Po zakończeniu promocji. Ona będzie w jakimś rytmie, ona będzie się jakoś poruszać i tak dalej na tym rynku. Czy Paryż sam w sobie ją stłamsi, czy jej nie stłamsi, czy ona będzie na tyle niedoinwestowana, że będzie potem dopiero kupowana, jakby to nie wyglądało, czy itemy z Kopenhagi będą jakieś rare i tak dalej. To jest już rozmowa na totalnie poboczne tematy. W ten sposób. Przede wszystkim dla mnie nie jest ważne to, czy Kopenhaga odda, czy nie odda. Bo jej oddanie lub nieoddanie jest w ogóle bez... No to jest najmniej istotna rzecz, jaka istnieje. Bo nawet jeżeli ona odda, nawet jeżeli odda razy dwa, załóżmy, że ona odda razy dwa i załóżmy, że też zatrzymalibyśmy dzisiaj ceny w miejscu, to oczywiście, nie będę nawet podchodził do tego w ten sposób, że Koi, Cloud9 czy Linvision jeszcze zostawię, okej, okay. Ale Koi czy Cloud9 mogą kosztować tyle, ile mogą, razy dwa. Załóżmy, że te naklejki akurat są w tym samym miejscu, żeby po prostu nie robić już abstrakcyjnych scenariuszy, bo to jest dla mnie abstrakcja, żeby Cloud9 po promocji na Kopenhagę mogło kosztować 120-140 zł. Już nawet nie wchodźmy w tego typu liczby. Ale zakładamy, że te zwykłe naklejki z Kopenhagi będą robiły dwukrotność. Czyli tam, nie wiem, G2 będzie kosztowało 25 zł. Powiedzmy, Imperial będzie kosztowało 30 zł. Gdzieś tam Gamer Legion będzie kosztowało 35 zł. Apex będzie kosztowało 18 zł. I takie będą ceny. I teraz pytanie jest następujące. Załóżmy, kończymy to wszystko, nie? Okej, kończymy. Mamy tak, Antwerp, Stockholm, Kopenhagę i Paryż. I na Paryżu jakby cena średnia cena holo to będzie 6 zł, na Kopenhadze średnia cena holo to będzie 11 zł, na Sztokholmie średnia cena holo to będzie 25 zł i na Antwerpie średnia cena holo to będzie, dajmy na to, 22 zł czy 23 zł. I załóżmy, że w ten sposób kończymy, nie? Że tak będzie. I teraz mi powiedzcie, załóżmy, że sobie w ten sposób jakby żyjemy w tym, nie? Że takie są ceny. I po prostu te cztery eventy są obok siebie. I one już, kurwa, koegzystują ze sobą. One po prostu już mają swój rytm na tym rynku. One już tak żyją po prostu. Jesteśmy już po wzroście Kopenhagi, po tym, że ona urosła. Jesteśmy po przepalaniu Paryża. Niech ten Paryż nawet o złotówę jeszcze wyżej poleci w average cenie. Jesteśmy po skupieniu dołków ze Sztokholmu i po skupieniu dołków z Antwerpu. Dajmy nawet na to, że Sztokholm będzie za 35 zł i Antwerp będzie za 30 zł, czy na odwrót, niech będzie Antwerp za 40 i Sztokholm za 35. Niech tak będzie nawet. I niech mi teraz ktoś wyjaśni, w tym rytmie, w którym, jeżeli ktoś chce sobie kupić naklejkę, to mówi, ok, mam 4 eventy, i z czterech eventów mam po 24 naklejki hologramowane plus tam, wiadomo, ta jedna eventowa. To daje łącznie,
Rzućmy, że te 25, żeby się to nie mieszało. Dodaję łącznie 100 naklejek Borderless do kupienia. Mogę sobie wybrać jedną ze 100 naklejek. Nie? No i tak jakby ludzie sobie będą wybierali. Już nawet nie mówię o tym, że będą dwa Cloud9 do wyboru, czy trzy Mausy do wyboru, bo to już jest jakby z boku i już nawet nie będę mówił o tym, że będzie 158 tysięcy GTU do kupienia, czy na przykład, dajmy na to, cztery naklejki, które są zielone. Już nawet o tym nie mówię, jak bardzo wewnętrzna konkurencja tam jest, bo to nie o to mi chodzi. Ale niech mi ktoś wyjaśni, w jaki sposób jakiekolwiek wejście Szanghaju poza Borderless. Że już zakładamy, że ten Szanghaj po prostu wyjdzie obrzydliwy, kurwa, obsrany, ożygany. W jaki sposób ten Szanghaj ma jakkolwiek wpłynąć na tę koegzystencję tych czterech eventów? Co tam się ma, kurwa, wydarzyć? Że nagle 100 naklejek poleci na razy dwa? Że nagle 100 naklejek holo poleci na dwukrotność? To się ma wydarzyć? Dlatego, że jakiś jeden event wyjdzie trochę gorszy? No nie. Nie wierzę w to. Dlatego dla mnie obecny stan Kopenhagi, obecna jej forma tego wyjścia jest po prostu zacementowaniem tych wyników Antwerpu, Sztokholmu, Paryża i w przyszłości Kopenhagi. Po prostu zbyt duża konkurencja na tym rynku i tyle. Zbyt duża konkurencja wrzucona na hita. Czy wierzę w to, że nie wiem, kapsuły Contenders autografów przez Roxa polecą do góry i na przykład będą po 5 zł? Oczywiście, że tak. Czemu miałoby tak nie być? Gdzie jest problem? Czy wierzę w to, że pretendenci ze Sztokholmu, których jest kurwa 5 dostępnych, nagle w momencie, kiedy supply się będzie wyczerpywał, będą zrobią na przykład dwukrotność albo trzykrotność? Oczywiście, że tak. Nie widzę w tym żadnej sprzeczności, żadnego problemu. No ale czy w związku z tą trzykrotnością nawet nagle mouse poleci do 350 zł? Czy nagle te naklejki zaczną w ten sposób dominować? No nie. No to już będą takie rzeczy na zasadzie, że hej, bo nie ma za bardzo komu sprzedawać tych kapsuł. To się nie za bardzo już ma kto sprzedawać kapsuły, więc ta kapsuła jakby będzie droga, tylko nie bardzo będzie kto miał ją kupować, bo ogólnie są inne kapsuły, które ludzi interesują bardziej. I dla mnie osobiście to po prostu będzie coś takiego jak wykańczanie tych, tak jakby powiedzmy, że będziemy mieli taką tabelkę jak najniżej postawionych supply'owo rzeczy i one będą jakby wykańczane powoli przez community, bo tak naprawdę bardzo powoli, albo będą kupowane do cena przez inwestorów i zostawiane w bardzo mikrych ilościach na rynku, potem będą po prostu gwałcone przez community i zostawiane w niskich ilościach. Potem one będą zaczynały jakieś niestworzone rany nawet, które nie będą w ogóle wynikały z tego, co jest jakością, tylko po prostu co jest ilością tych kapsuł. I one skończą z liquidity 3 na dzień z cenami nawet trochę tam powiedzmy zawyżonymi. I to jest dla mnie kierunek. Ale czy tak jakby to zabija fakt istnienia 50 tysięcy naklejek Maus Holo? No nie, nie zabija tego. Czy to zabija to, że dalej będziemy mieli niesamowicie wielką, czy to na przykład to zabija 70 tysięcy Cloud9ów Holo? Nie pamiętam, chyba coś takiego tam było. No nie zabija. Nawet jeżeli te legendy gdzieś tam wlecą w ten run, jeżeli one wejdą w ten run, bo się zaczną kończyć, czy legendy z Antwerpu, to może trochę przesadzona perspektywa, ale dajmy na to, że kontendersi z Antwerpu wejdą w taki run i wejdą w tę perspektywę. I jakby oni zrobią z tego złoty 60, czy z tych 2 złotych, nagle wejdą na 5 zł, czy coś takiego, to nie sprawi nagle, że Outsiders będzie kosztowało 90 zł. No i ja ogólnie tak uważam. Więc jakby reasumując, jeżeli ktoś chce stawiać na to long termy, to niech stawia. Naprawdę. To w sensie nie jest takie głupie. Bo to jest po prostu granie na długoterminowy prestiż tych eventów. Czy te long termy będą dawały razy 10? No nie wiem. No jestem w stanie się założyć, że nie.
To jest moja naprawdę silna opinia, że żaden long term w tym momencie stawiony na Antwerpie, Sztokholmie, czy Paryżu, czy nawet Kopenhadze nie zrobi razy 10. Włącznie z Bewer Passem. Bo ten nie stawiałbym go na razy 10. Już tak nawet pół żartem, pół serio mówiąc. Ale żaden z tych long termów nie jest w stanie tego zrobić. Ale jeszcze tak z boku mówiąc. Czy ma to jakikolwiek wpływ na rynek? I czy to jakkolwiek sprawia, że na rynku się opłaca bądź nie opłaca inwestować? No nie. Ogólnie nie ma to żadnego wpływu na ten rynek. Bo rynek Steam nie kończy się na Antwerpie, Sztokholmie, Paryżu i Kopenhadze. Czy potem jeszcze na Szanghaju. No na tym się rynek Steam nie kończy. Jakby rynek Steam daje dużo, dużo więcej perspektyw niżeli to. Więc jakby w mojej osobistej opinii, podsumowując to wszystko, te eventy są po prostu na ten moment martwe i Szanghaj nie jest w stanie ich ożywić, ale czas jest w stanie je ożywić, tylko w, tak jak powiedziałem wcześniej, w zmienionej formie. Nie w Liquidi, to nie jest Liquidi forma, która będzie dążyła do 10-krotności, tylko będzie to jakby taki unliquidy item, który jest rare. Tam naprawdę już za lata. Nie rok, lata. I po prostu tak to widzę. To chyba na tyle. Halo.